I to przy realizacji programu, który nasz wspaniały malarz, pan Jędruś, próbował poprawić. On też nam chciał stworzyć swoją wizję świata. Stworzył ją dwukrotnie, występując w swoim bardzo autorskim programie. W tej chwili, wydaje mi się, nadszedł czas, ażeby dać puentę temu programowi. Przecież to tak pięknie, kiedy wokół nas są kolory miłości, są kolory szacunku i szacunku zbliżania się nas, ludzi po tej stronie Atlantyku, nas, Polonii. Kochani, jesteśmy razem. Jesteśmy z wami razem. A teraz malujemy sobie świat wszyscy razem. Dziękuję bardzo. Moment decydujący, jak zawsze, pod koniec programu. Lista tym razem według kolejności alfabetycznej osób, które brały udział w dzisiejszym programie. W związku z powyższym rozpoczniemy od pana Andrzeja Borkowskiego, który stworzył część tekstu na początku występu wraz z naszym słynnym malarzem. Brawo, Andrzej! Pani Marzena Cagara wraz ze swoim mężem Krzysztofem stworzyli dwie niezapomniane kreacje dzisiejszego wieczoru. I Dorota Kościuk-Borkowska, śpiew. Daniel Krajewski, pomarańczowy kapelusz, sombrero z Teksasu, chłopak w Karanie z lasu. Brawo!
I proszę Państwa, pani Maria Matulaniec wykonała taniec wraz z menadżerem klubu tańca, panem Frank Rende Jr. Przy okazji pan Frank prosił, ażeby Państwa powiadomić, że w swojej szkole tańca, którą prowadzi w New Britain, daje jedną wolną lekcję dla każdego amatora tańca towarzyskiego. Serdecznie zaprasza. Telefony są wiadome, znajdują się w programach. Jeszcze raz dziękuję. W kolejności Andrzej Mazur nie wymaga rekomendacji. Boguś Pęcak zmieniał kapelusze częściej niż kobiety dawniej. Instrumenty klawiszowe. Zygmunt Pieczak schował się gdzieś z saksofonem w bok, ale jest to człowiek wielce wyświadczony. Alinka Sikora, jak zwykle monologami, dała poznać, co znaczy znajomość przedmiotu. Agnieszka Targońska, właścicielka tego lokalu, jakżeż nie mogła dać lepszego popisu. Grzesiu Wolanin pędził bimber żywcem. Ale go wypędził. Sprawami technicznej części naszego programu zajął się pan Leszek Majewski, akustyk, oraz twórca części scenografii, Marek Sikora, operator światła doskonały, Krzysztof Targoński, właściciel lokalu, operator siedzi gdzieś tam wysoko w jaskółce i co on z nami teraz robi? Gościnnie wystąpił pan Paweł Milewski. Proszę Państwa, pan Dąbrowski. Proszę Państwa. Korzystając z tego, że mamy ogromną przyjemność gościenia nie tylko Państwa, ale również panią Teresę Borowską, uprzejmie prosimy Państwa o chwilę uwagi. Dnia 21 marca tego roku jej program radiowy Polskie Radio, Voice of Poland, obchodzi swoje 15-lecie. Tą wspaniałą uroczystość będą zaszczycali swoją obecnością ludzie wielcy, ludzie znani, artyści oraz nasz skromny teatr wyobraźni w wielkiej sali Connecticut State University. Państwo znają to miejsce. Na który to program serdecznie pani Teresa wraz z nami zapraszamy. 21 marca o godzinie 4. A teraz zachęcam Państwa do wzięcia udziału we wspólnym powtórzeniu naszej koronnej piosenki tytułowej Chodź, pomaluj mi świat. Zapraszamy pełnym głosem. Kiedy na studia na deszczu mokną, siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Prawy i z lewa są takie szare, takie robią przybrały nieba. W ciszy tak smutno szept zegarę, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat, na żółto. Oświetla ludzkie, wyblakłe twarze. Trawy i drzewa są takie szare, barwy topią zamienią w niebie. W ciszy tak smutno szepce zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebie.
serdecznie do baru, jeżeli ktoś ma ochotę kogoś z nas zaprosić, też serdecznie zapraszam. Thank you.